Młoda mama nie powinna stosować żadnej restrykcyjnej diety, jeżeli karmi piersią, ponieważ nasz organizm traktuje produkcję mleka priorytetowo. To znaczy, że nawet jeżeli kobieta stosuje dietę pozbawioną witamin i mikroelementów, to skład jej mleka się nie zmieni. Robiono badania na kobietach muzułmankach, które przestrzegały dietę w trakcie Ramadanu i w ciągu dnia nic nie jadły. I mimo tego, że ich dieta, ta wieczorna, była bardzo ograniczona, to skład ich mleka nie różnił się w zasadzie w ogóle od składu mleka kobiet, które się dobrze odżywiają. Dlatego musicie, drogie panie, pamiętać o tym, że jeżeli pozbawiacie siebie składników odżywczych z diety, to dzieje się to tylko waszym kosztem i kosztem waszego organizmu, co będzie miało w przyszłości skutek w osłabieniu tkanki kostnej, w częstszym psuciu się zębów, czy w tak powszechnym u młodych mam wypadaniu włosów i łamaniu się paznokci.